Zajmiemy się Warp Distortion, WD-300. Warp zupełnie jak w Star Treku. Kanał czysty. Już wyjaśniam te pokrętła. Level to wiadomo, poziom głośności, gain to siła przesterowania, warp to ta środkowa gałeczka. Tutaj według producenta jest powiedziane, że ta gałka odpowiada za podbicie częstotliwości środkowych w granicy 250 Hz. W tej pozycji do 3 kiloherców. Tej częstotliwości właśnie środkowej. Takie delikatne podbicie. Nie wyjaśniłem jeszcze jednej rzeczy, tej tutaj. To coś, sub, odpowiada za podbicie, jeśli damy na on, podbicie częstotliwości 90 Hz, podbicie właśnie tych basowych takich jakby częstotliwości, które ma na celu symulować kolumnę czterogłośnikową. To sobie zobaczymy. Zaraz włączę jeszcze raz. Zamiast gadania, żeby mnie nie zjeżdżać, to zaraz wam pokażę. Dodaje więcej basu, bardziej to dudni, czyli faktycznie można powiedzieć, że tak trochę dodaje kopa i takiego kopa też daje kolumna czterogłośnikowa. Tu mam akurat dwugłośnikową, więc faktycznie troszeczkę łoiło, że tak można powiedzieć. Teraz zobaczymy maksymalny przester. Okay.